Miniony weekend w Szczecinie to głównie imprezy i wydarzenia przygotowane specjalnie dla dzieci. Szkoła podstawowa nr 18 imienia generała Józefa Bema w Szczecinie wraz z Radą Osiedla Żelechowa oraz sponsorem zorganizowała osiedlowy festyn rodzinny pod hasłem Baw się razem z nami. Ponieważ maj i czerwiec to takie miesiące, gdzie wiele uroczystości się zbiegło, mieliśmy właśnie Dzień Mamy, przed nami Dzień Taty, to dzisiaj zorganizowaliśmy Dzień Rodziny. Jutro jest Dzień Dziecka, więc wszystkie te uroczystości połączyliśmy w festyn rodzinny zorganizowany dla dzieci z naszej szkoły, a także dla lokalnego środowiska. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w festynie. Wśród atrakcji znajdował się kącik morski, kącik prac i twórczości spontanicznej, a także przejażdżki policyjnym motocyklem oraz na drabinie wozu strażackiego. Organizatorem jest przede wszystkim nasza szkoła, ale pomogła nam Rada Osiedla. No i mieliśmy wielu sponsorów, którzy przyczynili się do tego, że było czym się bawić i jak spędzić czas. Tak? Wiele grup tanecznych z naszej szkoły wystąpiło. Wystąpiły dzieci i wszyscy jesteśmy współorganizatorami tej uroczystości. Podczas festynu udało nam się spotkać jednego ze szczecińskich radnych, którego córka jest uczennicą szkoły podstawowej nr 18. Pociecha Piotra Kęsika była zadowolona z atrakcji. A czy radnemu także podobał się rodzinny festyn? Oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, dlaczego nie? To ciężko jest w dzisiejszych czasach odciągnąć dziecko od komputera, wyciągnąć z domu i pokazać, że na świeżym powietrzu można się świetnie i wspaniale bawić. Tutaj był kawałek kolorowej płachty i przez 15 minut dzieciaki oszalały. Coś niesamowitego. Nie? Szkoda tylko, że tak rzadko. Festyny organizowane przez szkoły oraz Rady Osiedla to okazja do wzajemnego poznania się, integracji środowiska i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Na imprezę zorganizowaną przez osiemnastkę przyszli nie tylko uczniowie szkoły, ale także maluchy, które do podstawówki dopiero pójdą we wrześniu.